kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. 9-dniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 8. Wychowaj mnie, o najdroższa mamo, i uczyń mnie Twoim doskonałym pomocnikiem. Przedszkola i szkoły pełne są różnych dzieci. Jedne z nich są ciche, inne głośne, jedne grzeczne, inne nie. Zdarzają się też prawdziwe urwisy. Jednych lubi się bardziej, innych mniej, ale powinno się być dobrym dla każdego. Niegrzeczne dzieci często odczuwają zazdrość, kiedy słyszą pochwały opiekunów skierowane do grzecznych dzieci. Jest to słuszne uczucie, ponieważ lepiej być wynagrodzonym za dobre, niż ukaranym za złe. Lepiej być dobrym niż złym. A przecież z pomocą Pana Boga i Niepokalanej każdy może być dobry. Czasem potrzeba więcej modlitwy i starań, bo nie każdemu przychodzi równie łatwo grzeczne zachowanie. Ta rodząca się zazdrość powinna motywować łobuziaków do zmiany. Powinni oni starać się poprawić, by również móc otrzymać pochwałę. Zawsze należy pamiętać, że pokonanie większych trudności zasługuje na większą nagrodę. Niestety, często pod wpływem uczucia zazdrości niegrzeczne dzieci źle traktują swoich rówieśników, przez co jeszcze bardziej pogarszają swoją sytuację. Pan Jezus jako Syn Boży był najgrzeczniejszym dzieckiem, a później najdoskonalszym dorosłym. Dlatego też Bóg kocha Go o wiele bardziej niż kogokolwiek innego i daje Mu wszystko, o co prosi swojego Ojca. Inne, złe dzieci Pana Boga z zazdrości zabiły Pana Jezusa, ale Pan Jezus po 3 dniach zmartwychwstał, czyli stał się znów żywy. Bardzo rozzłościło to niegrzeczne dzieci Pana Boga, które dalej próbują oczerniać Jego dobre imię, rozszerzając różne kłamstwa. Jednak Pan Jezus kiedyś znów przyjdzie na ziemię, aby prawda o Nim mogła być znana wszystkim. Pan Jezus jest tak dobry, że nawet swoich wrogów chce ratować przed piekłem. Tak bardzo kocha wszystkich ludzi, że pragnie, aby byli razem z Nim w niebie i cieszyli się Jego szczęściem. Gotów jest przebaczyć wszystkie złe zachowania wobec Niego, jeśli tylko grzesznik przyzna się do błędu, przeprosi Go i pogodzi się z Nim w sakramencie spowiedzi. Następnie przyjmie Go jako swojego nauczyciela wraz z całą, niezmienioną nigdy i w niczym nauką. Czy za tak wielką dobroć i miłość Pana Jezusa to zbyt wiele? Nie, to prawie nic. Każdy człowiek powinien kochać Pana Boga. Największą możliwą miłością powinien chcieć być jak najbliżej Pana Jezusa. Powinien cenić Jego dobroć, mądrość, miłość i chcieć je naśladować najlepiej jak się da. Powinien chcieć być świętym i to wielkim świętym. Wiesz, kim jest święty? To taki człowiek, który dzięki pomocy Pana Boga i Niepokalanej staje się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa. Jeśli nie popełnia specjalnie i świadomie grzechów, a równocześnie przyjmuje Pana Jezusa do serca w komunii, to jest świętym. Im jest bardziej podobny do Pana Jezusa, tym jest większym świętym. Największą świętą jest niepokalana. Jest tak podobna do Pana Jezusa, że posiada takie samo serce, a w jej żyłach płynie ta sama krew. Jej myśli i pragnienia są jak myśli i pragnienia Pana Jezusa. Im bardziej podobny będziesz do Syna Bożego, tym bardziej Pan Bóg i Niepokalana będą Cię kochać i obdarzać swoimi wyróżnieniami. Szczególnie w niebie będziesz wyjątkowo blisko nich.
Pan Jezus bardzo chce Ci w tym pomóc. Przede wszystkim pragnie, abyś przyjmował Go w Komunii Świętej. Jeśli jeszcze nie byłeś u swojej pierwszej komunii, to wiedz, że pewnego dnia naprawdę przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy do swojego serca. To będzie najważniejszy dzień w Twoim życiu. Zanim jednak nastąpi ten dzień, możesz już dziś przyjąć Go do serca w komunii duchowej. Wystarczy tylko, że powiesz Mu: zapraszam Cię, Panie Jezu, do mojego serca. Przyjdź i przemień mnie w siebie. Pan Jezus obiecał, że ten, kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, choćby i umarł, żyć będzie. Czy rozumiesz, co to oznacza? Właśnie to dzieje się podczas Komunii Świętej. Spożywa się ciało i krew Pana Jezusa. Najświętszy sakrament sprawia, że możesz stopniowo zmieniać się w Pana Jezusa. Dzięki komunii będziesz mógł żyć wiecznie w niebie z Panem Bogiem i Jego świętymi. Pewnego dnia Ty również będziesz mógł zmartwychwstać dzięki mocy Pana Jezusa. W pewnym sensie można powiedzieć, że przyjmując Komunię Świętą już jesteś w niebie, bo jesteś z Bogiem, masz Go w sobie, tak jak Matka Boża nosiła w swoim łonie Pana Jezusa, zanim się urodził. To największe szczęście. Trudno w to uwierzyć, prawda? Proś niepokalaną o pomoc. Proś, aby obdarzyła Cię kolejną wskazówką. Jest nią wiara. Jeden z największych skarbów, jaki człowiek może otrzymać od Pana Boga. Wierzyć oznacza zdecydować, że przyjmuje się za prawdę wszystko to, co powiedział Pan Bóg i czego przez Kościół katolicki zawsze nauczał. Wierzyć oznacza również przyjmować za prawdę to, czego nie można wytłumaczyć. Człowiek ma za mały rozum, aby zrozumieć, jak to możliwe, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Jak zrozumieć, że Pan Jezus zmartwychwstał albo jest obecny w hostii przyjmowanej podczas komunii? Wierzymy w to, ponieważ Pan Jezus to powiedział, a On nie może nas mylić ani wprowadzić w błąd. Pamiętaj, że Pan Jezus jest najdoskonalszy i nigdy nie kłamie. Wiara jest prezentem Pana Boga i trzeba o nią stale prosić. Daje siłę, odwagę i mądrość w życiu. Bardzo łatwo można ten cenny skarb stracić, ponieważ jest tak cenny, wielu chce Ci go ukraść. Nie pozwól na to i proś niepokalaną o pomoc w zachowaniu prawdziwej wiary katolickiej. Nie widzisz Pana Jezusa, ale On naprawdę jest na ołtarzu w kościele. Kapłan katolicki przemienia chleb w ciało Pana Jezusa. Nie widzisz tego, bo Pan Jezus pragnie, abyś posiadał wiarę. Powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Rozważania. Zamknij oczy i postaraj się wyciszyć. Poproś niepokalaną, by zawsze kierowała Twoimi myślami i wychowywała Cię jako najwspanialsza mama. Poproś, aby podsuwała Ci dobre myśli, przypominała i tłumaczyła życie Pana Jezusa. Proś dalej, aby poruszała Twoje serce do kochania Pana Boga i zwiększała pragnienia naśladowania jej Syna. Proś ciągle, aby wzmacniała Twoją wolę do bycia dobrym pomocnikiem i pomagała znosić wszystkie trudności. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą, a niepokalana jest obok Ciebie i szepcze Ci do ucha. Mówi, że pora na modlitwę. Co robisz? Czy posłuchasz swojej opiekunki? A może jest dla Ciebie coś ważniejszego? Twoja modlitwa może trwać kilka sekund, jedno zdanie. Niepokalana, kocham Cię, ratuj duszę. Czy szkoda Ci na to czasu? A może to zbyt trudne? Masz siłę wypowiedzieć tych kilka wyrazów z miłości do Pana Boga i Jego dzieci? Jaka jest Twoja odpowiedź? Co na to, niepokalana?
Teraz wyobraź sobie, że jesteś wśród kolegów i koleżanek. Wszyscy chcą iść bawić się na boisko. Niepokalana szepcze ci do ucha, że musisz jeszcze odrobić lekcję lub pomóc rodzicom w domu. Jeśli pójdziesz się bawić, nie zdążysz wykonać swojej pracy. Podpowiada ci, że trzeba słuchać rodziców i wypełniać najpierw swoje obowiązki. Co ty na to? Czy chcesz przełożyć zabawę na następny dzień? Czy czujesz radość, że możesz posłuchać swojej najmądrzejszej mamusi? Czy wierzysz, że ona zawsze chce tylko twojego dobra i to, o co prosi, jest dla ciebie najlepsze? Jaka jest twoja odpowiedź? Co na to niepokalana? Teraz wyobraź sobie, że jesteś z rodzicami lub opiekunami w kościele. Pewne twoje zachowania nie spodobały się niepokalanej. Prosi cię, abyś postarał się myśleć o Panu Jezusie, który właśnie z miłości do ciebie prosi swojego Ojca o przebaczenie za twoje niegrzeczne zachowanie. Co ty na to? Co odpowiesz niepokalanej? Czy chcesz się poprawić? Co na to twoja mamusia? Ćwiczenie. Zawsze słuchaj rad, nauk i wskazówek niepokalanej, tak jak to czynił Pan Jezus. Pan Jezus jest wszechmogącym Bogiem. Mimo to chciał, aby wychowywała go niepokalana. Staraj się dzisiaj zauważyć, kiedy przyjdzie ci do głowy dobra myśl. Chęć, by pomodlić się za grzesznika, pomóc komuś w pracy lub być miłym dla kogoś, kto cię denerwuje. Bądź pewien, że to niepokalana. Kiedy więc ona ci podpowiada, nie zwlekaj. Działaj. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.